Hej, dzisiaj biegniemy odebrać pakiet startowy na bieg Niepodległa Piątka, który odbędzie się w najbliższą niedzielę. Biegniemy, bo to tylko 3,8 km, więc bez sensu nawet samochód odpalać. Natomiast wziąłem ze sobą taki plecaszek, ultra lekki, ultra cienki. No bo w pakiecie, jak to bywa, startowym będzie koszulka, numer startowy, może jakieś inne gadżety, więc tak w ręku to średnio z tym biec. Chociaż raz mi się zdarzyło, 10 km biegłem z takim bagietem startowym, bo mi się do plecaka tego nie zmieściło. Ale to tak bywa czasami, piątek, godzina 18, ludzie się szykują na imprezę, a ja biegnę. Nie dość, że mogłem samochodem, to jeszcze kurczę przy piąteczku, ale co, taki sport, trzeba lecieć. Tu ulica Wiatraczna, z ciekawostek, na tej ulicy jak jeździłem rowerem, to jako jedyny odcinek, który był bez ścieżki rowerowej i trzeba było z nią jechać. 13 km w jedną stronę i tylko taka mała dziura, ale ulica taka w miarę spokojna jest, więc okej się jechało. Widzicie, więcej korka niż tej szybkiej jazdy, także okej się jechało rowerkiem. Natomiast dzisiaj 10 stopni, czuć po rękach, że jest chłodnawo i coś widzę, że delikatny deszczyk kropi. Raczej ulewy z tego nie będzie. A dzisiaj bieg z kategorii biegów spokojnych. Nie ma co się dzisiaj śpieszyć, bo się zgrzeje, może jakaś kolejka będzie. Także spokojnie, wieczorowo podziwiamy. Ale ja Waszyngtona i chciałem Wam pokazać dosyć ciekawą rzecz, bo nie ma latarni jakby tutaj bezpośrednio przy chodniku, tylko zwisają nad jezdnią. Widzicie? To jest ciekawostka. One po prostu tam lewitują. Prawie lewitują, bo są przyczepione. Ale fajny efekt. No nie fajny, czy tu jest ciemnawo. Natomiast teraz się z przyjemnością biegnie dzisiaj. Miałem kilka dni przerwy, bo zaatakowała mnie tak zwana jelitówka. Jak ktoś miał, to wie, z czym to się wiąże. A u mnie dodatkowo mięśnie nie bolały strasznie i taki skutek uboczny jest, że do tej pory mnie jakoś tak mięśnie i stawy bolą. Ponoć tak może być i kilka dni się może utrzymywać, ale bardzo dziwny stan i dosyć mocno mnie wymęczyło, ale jest już ok. Myślałem, żeby zrobić kółko i wybiec Grochowską, biegnąc przez ten park, ale taki mostek jest zamknięty, gdyż jest w fatalnym stanie i prawdopodobnie groziło, że się zawali. Także nie będziemy chyba biegać. No zobaczymy. Tu jest kanał, który łączy się z Jeziorkiem Gocławskim, a po lewo łączy się z jeziorem Balaton. Mówiłem, nie ma co samochodem jechać, to tylko 4 km, a do celu mamy jeszcze około 1,4 km, więc praktycznie zaraz. Co Wam powiedzieć chciałbym? No po prawej mijamy Park Skarżewski, byliśmy w nim. O, bardzo ładne. Przejrzyjcie sobie wideo. A ja biegnę po ścieżce, która nie jest w ogóle oświetlona. Tak to się prezentuje. Normalnie jest ciemniej, ale się będę powtarzał. Kamerka dosyć mocno rozjaśnia. To jest tak krótki odcinek, że nawet nie mam czasu, kiedy radia posłuchać, bo więcej nagrywam. I tak krótko biegnę, że no wyłącza mi się od razu radyjko. Także super krótki odcinek. 4
To jest jak po kajzerki. Co do parku, to wejście jedno z głównych jest tutaj, po prawej. No powiem szczerze, że tak średnio zachęca. Oj, średnio. To nie jest taki ładniutki park, jak wam pokazałem ostatnio. Oj nie. Co do choroby i braku treningu, to choroba oczywiście na nie, ale brak treningu na tak, gdyż organizm musi się zregenerować. Nie można cały czas tak latać codziennie, tam co drugi dzień. Czasami trzeba zrobić odpoczynek dla mięśni. Kilka dni, tydzień i od razu się lepiej biegnie. Lepiej psychicznie, bo się odpoczęło i lepiej dla mięśni, które się zregenerowały. Pamiętajcie. No i dotarliśmy. Takie ogrodzenie już jest ustawione na niedzielę. Pamiętam, że rok temu też było, żeby nikt niepowołany nie wszedł, kto nie wykupił uczestnictwa w biegu, no też dla bezpieczeństwa. Brama numer 2. Dobrze dotarłem. Tutaj prawdopodobnie po lewej stronie odbiera się pakiety. Pakiet startowy odebrany, dosyć skromny, bo tylko koszulka. Ta oto płócienna torba, jakaś informacja prawdopodobnie o biegach, o rozpoczęciu, o godzinach i tak dalej. Mapa organizacyjna plus numer startowy. Także na tle innych pakietów startowych bardzo słaby. No i co? Znowu się załatwiłem, że muszę w ręku nieść, biec tą torbę płócienną. Nie wejdzie mi do tego śmiesznego, ultra małego, cienkiego, jak to super lekkiego, kurczę, wygodnego plecaka. O, Jezus. To było w ręku. No dobra, 4 km tylko. Przemęczę się. Żegnamy Stadion Narodowy. Co chciałbym powiedzieć? Bardzo dobra organizacja. Bodajże 3 albo 4 stanowiska. Szybko, sprawnie i miło zostały wydane pakiety i mi, i ludziom obok. Także organizacja super. No i jestem pod domem. 8 km wyszło. No trudno było biec z tym moim bagażem. Trudno, bo taki mięciutki materiał, a w środku cienki ten numer startowy. A dodatkowa trudność taka, że tam chip jest naklejony, więc jakby on się uszkodził, to by nie było mojego czasu na starcie, na mecie, ani by nie było wiadomo, że to ja biegnę. Ale z tego co widziałem, to okej, biegłem z tym, nic się nie stało. Zrobiłem tak, że po prostu przełożyłem na rękę jak naleśnik i tak biegłem po prostu, nie za szybko, byle dotrzeć. 8 km. Fajna trasa, miło, chłodno, 10 stopni i trening zrobiony i ekologicznie, bo nie musiałem samochodu uruchamiać. Także jestem zadowolony, trzymajcie kciuki, najbliższą niedzielę 6 listopada o 15:20 biegnę na 5 km. Będzie relacja oczywiście. Hejka!